Wydaje mi się, że zupkę chińską. A mi się wydaje, że odgrzewanego kotleta. Kumasz? Bo kurwa, grasz non-stop Warcrafta 3? Ale ja nie gram non-stop Warcrafta 3, to ci widzowie nawet potwierdzą. Ale ja jem odgrzewanego kotleta. Tak? No, Adrian dzisiaj jadł odgrzewanego burgera, więc wiesz. Ale chyba wstałem ten ryż między zębami, mam, jest taki śmieszny. Ale wiesz, no niektórzy lubią jeść gówno, stary, im to sprawia radość, no. Lej mi. Daj im jeść fekalia. Wiem, stary. Wiem. Musimy wszyscy zaspamować na czacie. Flamey, zagraj Warcrafta. Myślę, że to mu pomoże. Otworzy oczy. Śmieszek jeden. Majki, tylko weź random jak możesz, jak jesteś na tym. I wyjdźcie ze streama, macie wyjść. Kenny, masz wyłączyć ten, możesz czat mieć, ale nie wyłącz. Możesz patrzeć, w jakie ikonki klikam, stary, takie upgrade'y. Nie możesz, robię. Nie możesz patrzeć. No, możesz. No, wiesz co, ten, w ogóle cześć Slepek. Slepek chciał z tobą w Flamey posiedzieć, wiesz, tak ponarzekać troszkę dzisiaj. A wiem, ja zaraz pójdę na dół, bo nie chcę ci przeszkadzać. Spoko. Cześć, Curtis. A może zostaniemy tutaj. A nie, no jak chcesz, to tutaj. Tylko... Nie hejtujcie mnie. I może, ale tylko może, ale tylko może. Jak nasz wychodzisz ładnie. Do tekenka na przykład, nie? Akurat pokój, nie powiem, no jest tak na 4 osoby da się stworzyć, nie? Nieźle. Ale to wiecie, za 55 minut, nie? Póki tak, kurwa, napała się tam. Mam tworzyć sesję Flamey. Czekaj, mogę sobie zjeść. Smacznego, a co tam w Flamey jest w końcu? Tego odgrzewanego kotleta, naprawdę? No jem odgrzewanego kotleta, co ty na to, stary? Nieźle. No dobra, no co my tam mamy? Po lewej stronie Kenny elfy, na dole Rogue Wizards, czyli bandyci, ludzie, no i nagi po prawej stronie Mikey'a. Ja jestem ciekaw, jak to będzie, kurczę. Jak ta gra wygląda, czekaj, czy to jest, co ja myślałem? To jest Case Survival, stary, to co tam jest, jasteczki latają na lewej i prawo i na środek. To na czym nie masz kompletnej kontroli, tak? To jest ta gra? Masz kontrolę, stary, nad tym. Da. Masz kontrolę, stary. Możesz, wiesz, musisz upgrade'ować w odpowiedni sposób. Powiem ci taki jeden mały upgrade, nie, do tej gry, stary, to jest e-sport, nie? Czemu? No tak. To koszulki musisz nosić, takie, wiesz? Ten, skiny, żeby wspierały e-sportowców. Dzięki. Dobra, Flamey, to jak ty tam dajesz mi chwilę, to się szybko nowej postaci nauczę. No, tak. Działaj. No. Mongradowymi postaciami, Flamey, Ale to co, my gramy w tego? W Tekena czy w PUBG? Oczywiście, że stary w Tekena. No, znaczy, to możesz tam sobie w Tekenka pograć jak chcesz, nie? No chyba, że nie, wszyscy... Ty nie grasz z nami, Johnny? No chyba, że... Znaczy, no to ja jak skończę tą gierkę, mogę z wami pograć w Tekenka. No to czekaj, bo ja szybko się na tej postaci uczę. A ciebie ja dalej tego Tekena nie mam. No to ściągaj go, kurde. Co za Adrian? Ja przepraszam! No mówię stary jeszcze dzisiaj, że go ściągasz. No niby tak, ale stwierdziłem, nie wiem. Dajcie tej grze umrzeć. Pegas, agenci tarczy? Oglądaliście coś takiego jak agenci tarczy? Czy to nie było przypadkiem ten? Kapitan Ameryka. Kapitan, znaczy coś takiego? Takie ten? DC? Marvel Universe? Coś takiego? Nie wiem. A jak ty się w końcu okazał z tym Kapitanem Ameryką? Bo słyszałem jakiś tam komiks był, że on tam jednak pracuje dla Hydry czy coś. Ale to wiesz, ile jest pisarzy danych komiksów, tyle jest różnych jakby uniwersów, nie? A, no właśnie teraz. Każdy pisarz to jest inny uniwersum. Nie? A ostatnio też jest modne to Parallel Universes, gdzie tam kurde możesz sobie łączyć wszystko. No. A, głupi ten świat. I tak na dobrą sprawę, jeżeli jeden budynek stracisz, to już jest koniec gry. Nie do końca. Znaczy, ja, mega do tyłu, ale ja miałem takie stare gierki, że jeszcze wiesz, że z jednym straconym barakiem przytrzymałem i jeszcze zabiłem kogoś stary z boku, bo wiesz, ja bardziej byłem w stanie ten, bo tu masz teraz, bo to jest taka bardziej zbalansowana wersja. Na przykład jak tracisz budynek, to dostajesz dosyć sporo golda za niego, nie? I możesz na przykład inną stronę bardziej sobie zabridować. Co ci Flamey powiem, muszą być walki, Huron, Heihachi, bo inaczej nie będzie tego trilla. Trill of the fight, ale no. Ale teraz ja, stary, daj mi się nacieszyć używanym kotletem. Interesuje mnie, stary. Mhm. Brakuje nam takiego jednego z Edgelorda. Edgelorda? Adrian, ściągaj to, stary, kurde. A ty nie miałeś ostatnio przypadkiem tam ściągać? Coś ściągałeś chyba, nie? Czy ty wyłączyłeś wtedy ściąganie? Wyłączyłem, bo tak mi kurde. A, reagowało ci, no tak. Stwierdziłem, że to nie ma żadnego sensu, kompletnie. Nie ma sensu! Ja znowu mam ściągać grę, w której będę lepszy od was, no kurwa. Stary.
Słyszałem się go. Kurde, ale żart on opowiada. Kurde, a Adrian się śmiał i dokazywał. Ej, ile ten, ile pierś z kurczaka może wytrzymać, jak wsadziłem ją do zamrażarki? No, w cholerę długo. Może tak, długo. Znaczy, nie, bo boję się. Nie trzeba tego... tego nie, ja nigdy nie jem odmrożonego mięsa, bo ja, znaczy, ja mnie nie trzymał tego dłużej niż jakiś tydzień. Tak, tydzień, no. Jeszcze tydzień to bym nie, zjadł. Dobrze, jeszcze, dobrze, nie. To jutro zjem. Tak, to nie trzeba. Akurat jutro zjem. Nie, bo powiem wam, zjebałem sprawę, bo wcześniej kupiłem sobie mięso mielone i wsadziłem je po prostu tak na lodówkę, tak na półeczkę, tak po prostu. O mygie, stary, to tam, kurde, ci życie się stary, ja włożyłem różowe, a wyjąłem brązowe. Już się upiekło tam w środku. Tak, upiekło się, stary, nie? To jest. Nie, bo ale... Nie, bo od ciepła tam, wiesz, że temperatura po prostu nie przytrzymała. Tak. No. No i ten, no i stwierdziłem, że i tak to zjem. Usmażyłem to sobie i to smakowało jak... Jak... O my god, Adrian, serio? A, nie, serio, nie, niech się nie marnuje. Brązowe, zapłaciłem za to. Niech się nie marnuje. Wiesz co, w sumie to ja za darmo kiedy znalazłem kupę na południku, nie? Zjadłeś. Nie, i też ją upiekłem, ale nie zjadłem, nie? A ty, to czemu je upiekłeś? No bo ty upiekłeś też takie coś, co smakuje tak samo, to bo ja chciałem zobaczyć, czy zjesz. Ja myślę, ale Paweł, to było w lodówce i to miało szansę przydać... Słuchaj, nie dość, że nie zjadłem gówna, to jeszcze za nie, nie zapłaciłem, a ty kurwa zapłaciłeś i zjadłeś. Zjadłeś. Upiekłeś, kurwa, stary, ale zmarnowałeś zjadłeś, gaz, czas, stary? Widzę, że gaz, stary. Czas, prąd. Czas. To jeszcze kurwa ci wzięli tak teraz, jeszcze będziesz musiał to wysrać, stary. Powiem jeszcze, więcej, jeszcze dodatkowa rzecz, stary, na nikogo. Jeszcze to wysrać, ziomek. Jeszcze nerwy, bo dopiero dzisiaj zmywałem. I jeszcze, stary, musiałeś myśleć nad tym, czy to rzeczywiście kurwa jest jeszcze świeże, nie? A to nie było fajne, powiem wam. Jeszcze sos do tego dodałem, to tak fajnie, znaczy to jebało, bo... A, właśnie, wiecie, co, widziałem, że coś jest nie tak, bo jak babcia to robiła, to jak wchodziłem do kuchni, to wszystko pachniało, jak ja to robiłem, to jebało gówno. Omg. Oh, 1, 2, 3, kapitan statku Enterprise. 1, 2, 3, 4. Ale nie było coś takiego, no było coś takiego. Ale mam fajnego mounta. Coś zdobyłeś jakiegoś? No, dzisiaj na tym. Na karazanie. A, no to ignoję. Skurwysynie Boże. O ty chuj Boże. A ty chuj. Ja kurwa Bober. A kurwa gryje. Ale fajny, a kurwa. W ogóle on miał głos jak Gimolek właśnie, to chciałem powiedzieć. Dobra. Że ten koleś ma głos jak Gimolek, no. Znaczy wtedy jak go jeszcze kurde był z nami, no to, to spoko. Znaczy teraz wrócił, teraz nie wiem jaki ma głos, ale prawdopodobnie podobny. No i słyszę, ta gra już umarła? Nie, nie, ta gra sobie żyje jeszcze, co to dobrze, a co? Patrzę, sorry, to jest takie... Ale czemu krytykujesz? Ludzie, podoba wam się czy nie ten Warcraft 3, że jest na kanale? Bo jak... No, tak... Nie no, spoko, Warcraft 3 jest z Warcrafta, ale ten tryb jest tak kurwa nudny do oglądania. Nie wiem, może jestem kurwa przedziedziały, to stary, ja lubię. Ale stary... Znaczy mi się kiedy podoba, ja lubię. Kurwa, to to, że klikasz stary tego guziki i resztę za ciebie znaczy robi... no później ci się tam wiesz więcej, no stary, jest a myślisz... jednostki, stary, ja bym miał, stary, oglądać to. To nie dla gry, ale dla ciebie, nie? Bo cię lubię, nie? Ale dla gry, kurwa, no nie umiałbym, naprawdę, serio. Przepraszam, przepraszam. Oglądam dla ciebie. Nie chciałem. No i wiesz, nie zaimponowałeś Pawłowi w tym momencie. I kurwa, w tym momencie Paweł, okay, kurwa, wyłącza twoją... Tak wiesz, tak oglądam, kurwa... No ej, dobrze, no przepraszam, Flamie. No ale Flamie, ale ja to samego chodzę, chodź się, ale tylko chodź się, stary, słowo. I tam chodź co pograj. Kurwa, stary, tam przynajmniej trzeba mieć... Chodź, stary, no, stary. Ja kurwa, pograłbym, stary, naprawdę? Ja pamiętam moich kolegów, którzy, kurwa, mi tłumaczyli, że Tibia jest na przykład WoWa i mówili, no, w WoWie to tam sobie klikasz, a w Tibii to trzeba emule robić, no i to trzeba ogarnąć takie rzeczy, nie? A emuol to taka runka była, że mogłeś postawić taki bloczek, który blokował na przykład kogoś, stary, trzeba było ogarniać emuole. Ej, tibijskie świsze, kiedy wbijamy na Venorę? Tibijskie rejony? Dobrze, że kurwa. Ej, Johna, byś tak... Zrobilibyśmy sobie taki dzień, że kurwa, Tibia? Będę zagrał z jakiegoś Metina. No i Fallen Mati, to jest kurde, serduszko biję dla ciebie, kurde. Co trzeci raz, bo kurde. Co drugi jest już dla Dave'a. No to jest dokładnie to, co mówiłem, stary. To jest dokładnie to, co mówiłem. To samo powiedziałem to, co Fallen Mati. Ty powiedziałeś mu serduszko, a ja powiedziałem do stary dokładnie to samo. I stary, jeszcze musieliśmy zjebać i jeszcze musieliśmy... A co Fallen Mati?
stary, że siedzę tutaj z tobą, bo dla ciebie, a nie dla gry, stary. On dokładnie to samo napisał. To fajnie, no. Ja dostałem stary, kurwa. Ale nie, bo on przynajmniej nie napisał, że ten tryb, który jest gówniany, stary. Za który retreatment dostałem, chłopie? Tak. Ale on nie powiedział, że ta gra jest w ogóle słaba i w ogóle najgorsza i w ogóle wszystko najgorzej. No ale z kontekstu można, stary, wynikać. Stary, kontekst to wie. Taka, czy ty jesteś jakoś zazdrosny, pan? Nie wiem, tylko kurde. Pa, jest zazdrosny? Jaki zazdrosny? Chcesz, to ci dam na suba, stary. Stary. Ty chcesz połowę swojej kasy na to wydać? Żebym ja cię mógł zasubować, serio? Jasno, że się sam zasubuję. Już nie to. No nie wiem, poroziomek, no kurde, dokładnie to samo powiedziałem. Jego chodź grać, po brzuszku, Paweł, a mnie czochrańca dał, nie? A mnie czochrańca. Nexos, wraz z ekipą HK Warcraft.pl stworzyliśmy mapę specjalnie dla ciebie do pobrania przez Battle.net. Jesteś tam głównym bohaterem, praca zajęła ponad 30. Co ty kurde gadasz? What the fuck, serio? Ej, wyślij mi to na Facebooka na prywatnym, kurczę, to będziemy się zagrać. Przygody młodego geja. Stary, dobra, no, zaraz Flame powie, jak ja otworzyłem mapę, to 100 godzin to się w ogóle mapę pod ziemię, kurwa, robiłem wtedy przez 100 godzin. Mam nadzieję, stary, ale tylko mam nadzieję, nie? 30 godzin to ja dopiero drzewo pierwsze posadziłem na mapie, kurwa. Stary, ja ci powiem tak, ja ci dam najlepszy... najlepszą recepturę na grę dla Nexosa na Warcraftie 3, stary. Weź, zrób mu kurwa hopa takiego na środku mapy. Pusto, stary. Niech on sobie buduje. Niech się, stary, randomowo spawnują wokół niego jednostki. Stary, byle jakie, nie? Byle jakie i stary, żeby miał kurwa guziczki tylko do klikania, nie? I żeby tam na przykład plus jeden do starej siły mu się dodawało i kurwa, zrób takie coś. Ja pierdzielę, więc się słabi. Ale fajnie, nie. Możesz mi tak w skrócie opisać mniej więcej, jak ta mapa działa? Co to w ogóle jest? Nie wiem. Masz chłopa i klikasz guziczki. A wyzwałeś. No ale to widzisz, no i to jest fajnie. No. Opluted. Ostatnio ciebie, Paweł, ciężko zadowolić. No jest ciężki do zadowolenia. Taki jestem, no. Sorry, Gregory, no. Czego szukam? Może Tekena, ty nie szukaj. No szukam kabla. Ja czy nie, to fajnie byłoby coś takiego zagrać. Pamiętam, był taki widz, który robił, Der Alpha się chyba nazywał, który też robił jakąś mapę. O, ja dobrze pamiętam. I tak w swoim drodze nie przejmuj się Flamie, bo Flamie jest po prostu... Flamie. Stary, znowu poklepię, że to jest fajna mapa. Testuj później, dzięki Guardian. Poklepię, kurde, wrzucił o 22:24, no to trochę to 2 godziny co na, ponad. Shit. Jak boy. Jeez. Siedzę. O cholercie. A co to jest w ogóle za grupa HK Warcraft.pl? To tam tworzycie mapki czy coś? Sam w kamieniołowie masz kilofa i kopiesz Apexisy. Dobra mapa, Sarbor. Ależ kreatywny. Kurde, za polikam cię wytorgał. Oj. Czemu masz te jednostki dodatkowe? Ma. Dobra. Podłączam pada, uwaga. Kociak. Z nim ma. Jest to przygodowa gra, coś w stylu Fellowshipa na 9 graczy. Gra skończy się wraz ze śmiercią Reda Nexusa i musicie zabić wielkiego niedźwiedzia. Kurde, nice, to mi się już podoba. Wszystko ma kostenki i tak dalej. A i Nexusowi dorobiliśmy okularki do modelu, aby było bardziej realistycznie. Pozdrawiam. Tak, HK Team tworzy polskie mapy do Warcrafta 3 od 2012. A to wy przypadkiem nie stworzyliście ten tryb, ten morderca w lesie, coś takiego? Była taka polska mapa, morderca w lesie. Mi dobrze. Nie, graliśmy to kiedyś. Będzie dobrze. Polska mapa, pole. Kurde, nie no, mega spoko brzmi. Brzmi mega spoko. Stałem wiadomość. Wiadomość brzmi? Wiadomość, panie. Od jakiejś cichej wielbicielki, Paweł? Nie. Ewentualnie cichego wielbiciela. Chciałeś mu zwykłość? Walentynkę, żeby nie było mu smutno. Walisz ty. Wbiłeś już tam do gry, żeby cię zrobić. O, nice. Chodź tu, wakacyjny hejhaci.
Ale się cicho zrobiło momentami, myślałem, że... Umarłem. To było tak słabe. A bawi. A bawi. Jak za pierwszym razem. Czekaj, czekaj, co ja tu chciałem? No kurwa, ten tekant będziemy się ściągał dwie godziny, to nie ma sensu. To jest właśnie ten tryb, no właśnie ty musiał płaczesz, ten. Płaczesz, chłopie, prosić, Adrian. Tą mapę jeszcze dostanę, bo ja nie wiem, jak ona dokładnie się nazywa. Perkela, ale on tu upgrade'y porobił na te gorgonki i tak dalej. Ty nie możesz, stary. Jak kurczę, że... Nie ma, stary, czasu. Co to jest to Dark Moon Fair? Co pierwszą niedzielę, tak? Każdego miesiąca rozpoczyna się taki event, możesz tam nafarmić sobie jakieś mounty i tak dalej, aktywności różne, taki cyrk po prostu, nie? O bogowie! O bogowie! Walka! No jak szafa krojąca działa jak zwykle. Walka la. Dzisiaj w ogóle byłem w tym, dzisiaj w ogóle byłem w... Łazience. W Cybermachinie w Katowicach. A proszę, i co? Co, rozklepałeś typeczków w Tekena? Nie, ale grałem się w Metal Slaga z bracikiem. Kurde, to klasy. A kiedy przyszedłeś do tej części, jak byłem go wylądowałeś w klubie ze striptizem? Teraz? Kiedy przyjesz do tej części, jak wylądowałeś w klubie ze striptizem, stary? Nie wiem. Nie wiem, co ci powiedzieć. Nie wiem, co ci powiedzieć, stary. Mój mózg działa trochę na wolniejszych obrotach. Pewno. Jak zawsze zresztą. Tak, Kinder Jima, ziomów. Wiem, że to wybierzesz. Gadamy, Cortis, gadamy. Wygrałeś mapę i już wysłał na Facebooka. Naprawdę, że powiedzieli, tak, że ma to ma lekkie bugi, ale nie powinniście ich zauważyć. Rozgrywka na pierwszy raz to jakaś godzina, max dwie. I tak, Kakao stworzył większość polskich map, to była bardzo liściowa dla każdego wspominającego na Facebooku istnieją karta. Pozdrawiamy i już wysłamy. Super, nice, kurde, ej. Ale nice, bardzo chętnie pogram, słuchaj, bardzo chętnie pogram, zobaczymy. Zapowiada się bardzo fajnie. A dodaliście niedźwiedziowi, że pieniądze się z niego sypią? I że jak go bije się, to płacze, że na przykład mu kanał umiera i zarobki są słabe? Bo jak nie, to nie gram. You're pretty good. O mój Boże. O. Ej, to ja może pójdę sobie zrobić jedzenie? No i możecie się przeciągnąć. Dawaj, Dren, bo pogralibyśmy z tobą. Dajcie tej grze umrzeć, chłopaki. Dajcie tej grze umrzeć, no. A my byśmy z wami pograli w kółkę. Tylko, że problem na tym polega, że my we dwóch nie ma. Jaki skurwysyn, ty dziony, nie, to było co innego, to jest inna sytuacja. To trzeba było... Dobra, to było mega dobre. A jeszcze jak go zobaczysz, to on mówi na czacie, że Patronite ma. I musi mieć wycięte kwestie z YouTube'a. Halo? Dzień dobry. A może dobry wieczór? W zależności kto, jaki położy mnie ogląda. Jak Slayprok sobie zrobi kurczaka. Kurde, ale taki serio, taki... Akurat pozmywałem, to znowu można sobie ujebać kuchnię. O ty cholera. Pewnie już mnie nie ma, ale co tam, zypki z górne, ale no. Padło, jak jesteś jeszcze, to dzięki wielkie. Abyś pozdrowił cały ten... Kurczę, pozdrawiam cały team Haka, Warcraft i RPP. Co to jest RPP? To są skrypterzy czy coś? Pozdrawiam bardzo. Ja nagram też to na YouTube'a pewnie, czy coś. By the way, jest w mapie użyty prawdziwy głos niedźwiedzia w cutscenkach. Wycinaliśmy go z... Ale zajebiście, nice! To no, mi się podoba. Tak naprawdę żartowaliśmy na kwestii. No, znaczy mi się właśnie... spłakał, spłakałbym się wtedy trochę, no. Zajebiście, to mi się już podoba. Mapa 10 na 10. Kurde, głos niedźwiedzia. Mamy czwarty teraz. Ale mógłbym się teraz porobić. Piękna ściana. Ziomek. In the name of Cenarius. Badań
zadania zakończone. Fucking Christ. O, ja pierdolę. Jak ten klika, stary. Aż mu ręka odpadnie teraz. Pozdrawiam was, pany. Kurde, mapka Nexosa. Czego ja dożyłem? Zajebiste czasy. Oh shit. Ojej. No i to mój. Ale ty kurwa oszukujesz mnie. Teraz muszę ukraść zabicie Hegdziego, stary. To jest taka szansa, jest. Mi się w ogóle tak mówiłem, grałem tego Metal Slug'a i mi się z arcade maszyny... Jak masz właśnie arcade sticka na maszynie, to mi się odkręciła główka. Ja pierdziele. Dobra, no, do i tak oczy, który wiesz, mój brat poszedł po swoją szwagrową. Okay. Po swoją szwagrową, może po swoją żonę. Bo była w innym barze ze swoimi znajomymi, bo tam miała spotkanie czasowe. Jakiś typek do mnie podszedł i mówił, mogę zagrać z tobą? Mówię, graj, nie? Graliśmy razem. Poznałeś go, stary? Dotykał cię po kolanku? Ten, ale co ci miałem powiedzieć? No i też mu się odkręciła gałka. Kurde. Czyli odkręcił. Ja pierdzielę, Paweł odkręcił mu gałę. A, zakręcił mu gałę. Paweł odkręca gałę, ja cię. Łączy do nas Nexy. Mam. Jakoś tylko, że to nie jest ta liga, chyba mi się wydaje. It's way above me. Co liga? Jakiegoś gentlemanu? Christ, nie? Fucking Hwarang. Hwarang jest mega dobrą postacią. A co z Elunek? To wiesz, że nie widziałeś, że Samuel stworzyło Naru. No to jest... Znaczy, to nie do końca wiadomo, jak to tak naprawdę było z tą Elun. Co też jest na razie taka otwarta sprawa, zwłaszcza w świetle stylu. A, cię złapałem na bajta. No nie wiadomo, no Elun nie wiadomo. Wiadomo. Kurwa, ten opowiada historii, lore. We świat się parzy. Gdzie się napierdala. Jak ci idzie w tym Survival Chaos? Wiesz co, no tak... A powiedz mi tak, ekscytująca jest to gra. No, wiesz, już później jak już tak na styk po prostu jedziesz z gośćmi, to rzeczywiście mogą być trochę. Stary nowy cios mam, jest mega mocny, nie? Ale co, no i co według ciebie, czym jest Elun, stary, bo ja założę się, że Blizzard wyjdzie z takim jakimś gównem totalnym i to będzie albo czemu Ashara. Czemu mnie nie dziwi twój pogląd, Paweł? To będzie Ashara, stary, która podawała się cały czas za matkę Elun, żeby, stary, być mastermindem takim głównym, stary. Wszyscy playmi wymyślili. Chłopie, ale wiesz, że to jest kurwa możliwe, nie? Wiesz doskonale tak jak ja, że to jest możliwe, nie? Widzę, że naprawdę może wszystko, stary, takiego aspula zrobić i go zrobić z głową przede wszystkim, nie? Ja pierdzielę, czemu mój głupi bohater atakował ja pieprzę, mój bohater zaczął atakować główną bazę, no ja pierdele, perkele, satani, litu. Przede wszystkim Elun to jest tak już nieistotna postać w uniwersum. Że tak o niej nic nie było kompletnie. No, nic kompletnie, po prostu jest gdzieś tam i tak wszyscy w to wierzą, nie? I tak okej. Okay. Nawet kurde w Legionie, przecież jak Tyrande jest, to prawie nic o Elunie nie ma tam. No. Od czasu do Legionie, czasu coś tam. Stary, gdzie powinno już mi się wydaje w Alsharach od razu coś być na jej temat. Gdzie tylko coś tam. Elun. Druidzi, stary. Elun, tylko tyle stary jest o Elunie. Elun, let me think. No, tylko tyle. Chociaż wiesz co, to tam jest coś tam jak ten odlatuje, no wiesz, ten księżyc niby wiesz, tam sobie tam łapie kurde smoka stary. Księżyc złapie smoka, stary. O. To jest kurwa Love Boyem. Kto Love Boyem? Jakim? Nie. Kurde, no. Na Facebooku trzeba będzie zerknąć tą mapkę. Jarod Shadowson mnie trochę tam martwi.
Jak ty znosisz tego Loveboya i Flamiego? Ale jak kurde Slayprok się spiął Loveboya, stary. Stary, jesteś Loveboyem, ziom. A to jest kurwa Loveboy, bo aż nie wiem, kurwa, to jest jakiś nowy tekst z gimnazjum? Fuckboy, ziom. A to może mu chodziło o Fuckboya, a nie o Loveboya, bo kurwa Loveboya nie ma w ogóle. Kurde, ten Jar od Shadowson trochę mnie martwi. Kurwa, właśnie, nie wierzę. A, cwany. Chciałem już Mixa powiedzieć, mówię, może się też nabrać. Dobra, zrobimy to tutaj. Pięknie. Nice. Czy mając 20 level w miesiąc dałbym radę wbić Golda na WoW tokena? Czekaj, czy mając 20 level w miesiąc? 20 level w miesiąc? To ty w ogóle grałeś, stary? Dariusz, kurde, stary. Jo, 20 level się robi... Dwie godziny. Jak wiesz, gdzie robić, nie? Tak to nowa postać mi przyjdzie. 20, po prostu, stary, chwila, moment, stary. No nie 6 godzin, co ty gadasz? 6 godzin to masz, stary, tak. Dla nowej osoby? Jasne, że tak. One teraz nie są horrendalnie wysokie, jeżeli chodzi o cenę? No, trochę są takie śmieszne ceny. For the next battle. No, level 3 tu rzucił, ja już mam tu level 3 na szczęście. Muszę sobie Far Cry'a rzeczywiście pograć. Far Cry'a? Mam dwa Far Cry'a, muszę pograć na PS-ie. God damn, Flamey. A trójkę i czwórkę? Nie, czekaj. A do 20, czy mając 20 level... Czekaj, czy mając... Czy mając 20 level w miesiąc, dałbym radę wbić Golda na WoW token? Pytanie ze zrozumieniem. No czytam ze zrozumieniem. Czy mając 20 level w miesiąc, dałbym radę bić Golda na WP? Nie rozumiem. Kenshi, bardzo chętnie sprawdzę ten wasz tryb, kurde. Może być ciekawe. Ciekawe doświadczenie. Zostałem w dupala. Cześć Marcelo, siemanko. O, żeż kurwa, chyba faktycznie jest taka. Że co? Faktycznie jest taka. Patrz, masz im góra na czacie. No jaka gra? Im góry na czacie? Gdzie? Pokaż. No tam. A jest. Niech Nexus w końcu zobaczy. Ja pierdzielę, serio, jaki zajebisty mam model. Jest, rzeczywiście widzę. Na streamie tego nie mogę za bardzo pokazać, bo na drugim kompie odpaliłem. Ale jest rzeczywiście gierka. Dzień w górę. Perkele. O Boże, bo ja jestem hobbitem, ja pierdolę, że tam widzę Legolasa. Oh my goodness, ale jazda. O, Kenemu zjechałem baraki, nice. Teraz w drugą stronę upgrade'ujemy i jedziemy.
Mój granat skrywa granat. O kurwa. Może mały koktajl? Zajebisty bohater. Ale masz fajną wioskę. Ale cię porobiłem. No, zginął mi mistrz ostrzy, kurde. Był bohater, ale ten trawl na pieprza, stary. Ale na pieprza ten mój trawl tutaj. Może mały koktajl? Ja i ta ziemia to jest. O kurwa, ale to był kurde elektryk. Dobra, Kenem ujeżdżamy, Keno Kurea. Trzeba upgrade'ować, kurde. O mnie. GG, kurde. Masz tą skinę z niedźwiedziem? To pytanie jest, czy oznajmiasz mnie? Odpowiedź. Wszyscy mi mówią, że mam dziwny wyraz twarzy, jak gram w Tekena, że taki bezuczuciowy i że brakuje tego. Bo tu nie ma latających środków. Ile można tego Ranuto? No ten Ranuto, kurde, jest bardzo bogaty. O Jezu, od dołu jeszcze wjeżdża. O kurde, Dawidowar tam, kurde, coś też wjeżdża, widzę. No, no, trzeba uważać. Stracił barak. Do Kuma. Nie, jeszcze Kuma muszę poćwiczyć trochę. To nie jest ten poziom, który chciałbym pokazywać. Poziom. Chłopie, Kumą grałem. I'm gonna play the Kuma the Bear. I rap właśnie zrobimy. W fighterkach i... Zwiększamy list charge. Czy on tu Shadow Songa mi puścił, co za gnój? Dawno nie było Kinder Jamu. Dawno nie było, nie? Plus 800 salvage. Berk, Leon, to jeszcze upgrade'uje, co za cwaniaczek. 16 level Jaro na Shadow Songa, no no. What the fuck? Ja pierdolę, jakie gówno, nie? Po prostu to było gówno! Masz? No właśnie, właśnie nie wiem, kurczę, co z tym goldem chodziło. Może mały koktajl. Dobra, jakieś te upgrade'y porobiliśmy. 5-5 mamy upgrade'y. O Jezu, jak te jednostki Dawidowara mi się tutaj wjeżdżają. O kurde, jaki retaliation, kurde, robi. Oj. Jak tam ci idzie ściąganie, Adrian? Ja nie ściągam. Nie ściągasz? Czemu? Bawa płyną. Najwyżej kiedyś się nie pukamy. Cztery, dajesz tej grze umrzeć? Adrian, nie daj tej grze umrzeć. A ja to samo chciałem zrobić, kurde. Don't let this game die. O perkele. Aaaa, co to jak? Troll Warci w końcu umarł. No to cię nie sięgło. Zrobiłem sidestepa? Za tego, kto da więcej! Za tego, kto da więcej! Oh my god. Nice. Adam Lukera tutaj wyślemy. O
kurwa. Bim bam, bim bam, bim bam. O, Kadynia! Bim, bim, dobry, kurde, blut. Czun. Świetny. Bim bam, bim bum. Czy szanowny Nexus ma spiny z Mr. Niedźwiedziem? Czemu ty się o mnie pytasz, stary? No jest łasym gnojem na hajs, no i to mówię, no. Jezus Maria, ale ja nie wiem, tak stary, mam wrażenie, że taki, takim... Specjalnie to tak robisz, bo antyreklamę taką, nie? Albo to tak, nie wiem... Ja? Oboje do tego doszliście, do tego wniosku podczas jakiegoś materiału i tak się utarło. I się tak nazywać memowo. No nie, to jest... Łasym skurwysynem, no co mam ci powiedzieć? Mam cię ukłamywać, Flamie? A ty nie jesteś stary, kurwa, każdy jest łasynem. Ja jestem łasym skurwysynem. Trzeba więcej złota. A nie? Ale nie, no. Sposób jest. Ja ci powiem, że w życiu jednak nie jestem łasy. Please. Jakby dali, to byś wziął. Jakby dali, to bym wziął. No stary, no ale jak dają sami i nie proszę ich o to? Stary, robić muzykę, kurwa, z Anduinem. I tylko na moim kanale ostatnio zarabiam mało pieniędzy, a ja chciałbym zarabiać dużo pieniędzy, więc założyłem Patronite'a, żeby zarabiać więcej pieniędzy. O my g... Ale Kennego teraz dowaliłem. Odsiuluj mi locie. Tyk, stary, na miejsce. Jaki gorszy, że mnie postawiłeś? Tyk, stary, jesteś stopem. Dobra, zobaczymy co tam potrafi jeszcze ten. Zobaczymy co tam jeszcze tutaj nam przyszykował Dawidowar. O, Dawidowarek, kurde, widzę, że ty gotowy. Maniak, że to co? Brzmą, muszę jakoś tak kurwa robić. What the fuck, bro? Stanę. A, nie, tak nie. Ło, wow, fuck, ale to miał być stajecy, tak kurde, co to miało być teraz? Dobra, został zdefeatowany. 20 level gazlo, oh shit. O Jezu, Dawidowar. Może mały koktajl? Co nam tak nawala? No dobra, to Curtis. O lord. Lord. No GG Dawidowar, ale skopałem was kurde w tej grze. Kurde, no szybko. Chcesz mi pokspić w głowie? Stary. Stary. Już mam levelowania trochę dość, jeszcze mam Ironmana do zrobienia. O Jezu, patrzcie co wjeżdża mu od boczku, a on już nie ma umiejętności. Nie wiem po co on użył umiejętności, żeby ratować. O Boże. King Christ. O Jezu, ale będzie nuke. Ma tych bohaterów jeszcze tutaj cwaniaczek. Dobra, trzyma się Guardian. Yo, yo. Pyk. No. Dzięki. Może mały koktajl. A, GG, nakopaliśmy wszystkim, słuchajcie. Dobra, rasę dostałem, akurat orkowie są mocni. Ogre Giant. Korgal. Fucking Christ, to gówno mnie denerwuje. Bardzo szybkie, kiedy się nauczyłem. Jeszcze raz biar Dawidowara, o Jezu. Co ja mu zrobiłem?
GG. Dobra gierka, ładnie żeby to zrobili. Shit, no i nieźle. Ale cool, o Jezu. Dlaczego nie zablokowało? Total domination. Dziękuję. O moje plecy. Dobra walka, nie muszę ustąpiać. No dobra, no żeśmy tutaj nakopali tutaj chłopaków. Trochę żeśmy nauczyli pokory. Pokory, kurwa.